środa 2 lutego już setki Ukraińców przyjechały na Opolszczyznę. Tutaj w centrum Turawa Park zrobił się taki punkt, gdzie przyjeżdżają autokary, gdzie Ukraińcy mogą odpocząć, mogą zaopatrzyć się w niezbędne rzeczy, ponieważ przyjeżdżają tymi autokarami matki z na przykład 5 dzieci. W pierwszej kolejności uchodźcy z Ukrainy lokalizowani są w mieszkaniach, w pokojach, które mają sanitariaty, mają zaplecze kuchenne. Następnie przewożeni są również do akademików. No i zobaczymy, co będzie dalej. Tego niestety nikt nie wie. Wiadomo natomiast, że cały czas brakuje wolontariuszy, brakuje rąk do pomocy, więc jeśli ktoś z Państwa byłby chętny, to wystarczy dowiedzieć się w punktach pomocowych miasta, Urzędu Miasta Opola lub tutaj bezpośrednio w centrum Turawa Park, gdzie ze względu na to, że wolontariusze też mają normalną pracę, normalne życie, to centrum, jeśli nie przejeżdżają autokary, jest czynne od godziny 16 do 21, ale tutaj można się dowiedzieć, czego potrzeba, co można przynosić i jak zostać wolontariuszem.